Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale No Top Stryk. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego aparatu. Jest to Hasselblad X2D. Średnioformatowy aparat cyfrowy wyposażony w matrycę, która ma 100 megapikseli. Jest to też jednocześnie najdroższy aparat, jaki miałem okazję do tej pory testować. Jeśli jesteście ciekawi, co o nim sądzę, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy jak zwykle od budowy. To, co na pewno zwraca uwagę, to rewelacyjne wykonanie aparatu. Aparat jest zrobiony z metalu, z ogromną dbałością o szczegóły. Wszystkie tutaj przetłoczenia są bardzo szczegółowo wykonane. Nawet mocowania do pasków mają tutaj logo Hasselblada i są metalowe. Wszystkie klapki chodzą z takim bardzo przyjemnym oporem. Przyciski są dobrze wykonane, no ogólnie przy tej cenie nie ma co się dziwić, ale aparat no, robi wrażenie takiego produktu premium i faktycznie korzysta się z niego przez to bardzo przyjemnie, jeśli ktoś zwraca uwagę po prostu na takie detale jak jakość wykonania. Co ciekawe, aparat jest też uszczelniony, natomiast uszczelnienia nie są poparte żadnym parametrem IP, więc tutaj musimy mieć zaufanie do producenta, na ile te uszczelnienia są dobre. No i pewnie gdybyśmy aparat zalali podczas jakiejś ulewy, to gwarancja tego nie obejmie, więc z tymi uszczelnieniami trzeba tutaj po prostu uważać, no ale i tak dobrze się one tutaj znalazły. Aparat jest też dosyć ciężki, waży około 900 gramów, więc naprawdę czuć go w ręce, obiektywy też nie są najlżejsze. To jeszcze potęguje takie wrażenie solidności, kiedy trzymamy ten aparat w ręce. To, co zwraca uwagę też, to, że jest naprawdę kompaktowy jak na aparat z tak dużą matrycą, więc kiedy ktoś chciałby chodzić z tym aparat na przykład po górach i robić nim krajobrazy, żeby mieć świetną, wielką rozdzielczość, no to nie zajmie on dużo miejsca w plecaku, natomiast no, będziemy czuć jego wagę. Teraz przechodzimy do bardziej szczegółowego omówienia obudowy. Aparat ma dosyć mało przycisków, większość obsługi odbywa się dotykowo, mamy duży, bardzo wygodny ekran, ten dotyk działa responsywnie, szybko, ikony są duże, przejrzyste, więc ta obsługa dotykiem nie jest jakaś upierdliwa, ale dla osób, które chcą mieć wszystko poprzypisywane pod jakieś guziki, może być to problematyczne. Mam tutaj dwa przyciski na górze obudowy, jeden to jest przycisk od wyboru trybów fotografowania, bo nie znajdziemy nawet na aparacie takiego standardowego pokrętła trybów, tylko wybór trybu odbywa się za pomocą przycisku i kręcenia po prostu pokrętłem tutaj z przodu. Mam obok przycisk ISO i balansu bieli, mamy spust migawki, ładnie tutaj wykończony taką pomarańczową farbą i mamy włącznik. Włącznik akurat jest niezbyt wygodny, bo jest on taki mały i po prostu ciężko w niego trafić i ciężko szybko uruchomić aparat. Do tego aparat uruchamia się dosyć długo. Mamy też dwa takie standardowe pokrętła do sterowania przysłoną czy czasem naświetlania. One są akurat dosyć wygodne, mają taki wyczuwalny klik i są po prostu wygodnie położone. To tylnie jest też wciskane i można w ten sposób na przykład powiększyć sobie kadr, żeby sprawdzić, czy zdjęcie jest na pewno ostre. Do tego jeszcze mam tutaj dwa małe przyciski na górze z tyłu obudowy oraz szereg przycisków obok ekranu, które służą do przeglądania zdjęć oraz poruszania się po menu. Jest jeszcze jeden tutaj przycisk dodatkowy z przodu, który służy do zmiany pracy autofokusa i to jest w zasadzie tyle, więc tych przycisków nie jest dużo, chociaż trzeba przyznać, że te podstawowe, najwęższe funkcje obsłużymy z przycisków na obudowie i nie trzeba będzie wchodzić gdzieś głębiej do menu. Oprócz przycisków mamy też tutaj na górze obudowy mały taki ekran, który pokazuje podstawowe parametry. On jest bardzo przejrzysty, dobrej jakości, szczegółowy. Co ciekawe, jest też kolorowy, chociaż tych kolorów praktycznie nie widać. Jedyny moment, w którym ja widziałem kolory na tym ekranie, to kiedy podłączyłem aparat do ładowania. Tutaj wyświetliła się wtedy zielona ikonka baterii. Natomiast tak, podczas normalnej pracy to i takie są monochromatyczne, więc dosyć ciekawe, że producent zastosował tutaj ekran kolorowy, a tych kolorów praktycznie nie wykorzystuje. Mamy też wygodny, duży uchwyt. Aparat naprawdę dobrze leży w ręce, pewnie, więc nie boję się, że go upuszczę. Za to też na pewno należy się plus. Mamy stopkę na lampę na górze i aparat współpracuje z systemem lamp Nikona oraz lamp na przykład Profoto, ale też z mocowaniem pod Nikona. Oprócz tego mamy oczywiście wizer. Wizer jest świetnej jakości, ma ponad 5 milionów punktów rozdzielczości. Ma ogromne powiększenie, więc tutaj naprawdę pracuje się z nim bardzo dobrze, chociaż potrafi delikatnie smużyć, ale nie jest to też aparat do robienia jakichś bardzo dynamicznych zdjęć, więc tutaj tego jakoś specjalnie bym się nie czepiał. Podczas takiej normalnej pracy świetnie się z niego korzysta, dlatego że jest właśnie tak duży i ma świetną rozdzielczość. Mamy też z tyłu oczywiście ekran, on ma ponad 3 cale, ponad 2 miliony punktów, jest też świetnej jakości, bardzo dobrze się porusza tutaj po menu, wszystko jest zwicie, bardzo przejrzyste, jeszcze pokażę Wam to lepiej na przebitkach. Co ciekawe, są też odchylany, ale tylko w taki sposób. Można go wychylić, kiedy robimy gdzieś zdjęcia przy ziemi albo ze statywu, natomiast nie można go odchylić nawet w drugą stronę, więc ten system odchylania jest bardzo ograniczony, ale i tak dobrze, że chociaż w takim stopniu się on tutaj znalazł.
To, co jeszcze znajdziemy na obudowie tego aparatu, to oczywiście klapki, pod którymi są złącza, a w zasadzie jedno złącze, bo ten aparat ma tylko złącze USB-C, które służy do ładowania aparatu, bo można ładować baterię po prostu podpinając aparat do ładowarki przez USB-C oraz służy do przerzucania zdjęć. Natomiast no, nie ma tutaj żadnego HDMI, żadnych innych złącz, żadnego wejścia na mikrofon czy na słuchawki, bo aparat nawet nie filmuje, więc te złącza akurat byłyby tutaj zbędne. No ale zwracam na to uwagę, że mamy tutaj tylko USB-C. Co ciekawe, bardzo szybko przerzucają się zdjęcia z tego aparatu po tym USB. Mamy w zestawie taki bardzo solidny, gruby kabel i podłączyłem ten aparat do komputera i miałem tam około 40 GB zdjęć i przerzuciły się one dosłownie w moment, więc ten standard musi być tutaj naprawdę szybki. Następnie mamy złącze na kartę pamięci. Mam tutaj tylko jeden slot na karty CF Express. Są to takie karty. Maksymalnie aparat obsługuje 512 GB. Ale co ciekawe, w ogóle karty w tym aparacie nie musimy mieć, żeby robić zdjęcia, bo ma on aż 1 TB pamięci wbudowanej. Mamy tutaj po prostu dysk SSD. To jest świetne rozwiązanie, bo działa on bardzo szybko, co przy tak dużych plikach jest po prostu ważne. I w zasadzie aparat działa szybciej, kiedy korzystamy z tego dysku wbudowanego, niż kiedy korzystamy nawet z takiej szybkiej, profesjonalnej karty. Można też korzystać z zapisu jednocześnie na kartę i na dysk, więc kiedy chcę mieć backup, to nie ma z tym problemu, więc ten jeden slot jak najbardziej jest tutaj wystarczający. Bardzo fajne rozwiązanie, fajnie gdyby więcej innych producentów, takich szczególnie aparatów premium, droższych, korzystało z tego rozwiązania i żebyśmy widzieli w większej ilości aparatów po prostu wbudowane dyski, bo jest to po prostu bardzo wygodne. Na dole mam jeszcze baterię, wyciągamy ją tak samo jak w aparatach Leica, czyli mamy taką dźwignię i następnie trzeba baterię delikatnie wcisnąć i dopiero można ją wyciągnąć. To jest po prostu fajne rozwiązanie, bo bateria nie wypadnie nam przez przypadek z aparatu. Bateria starcza na około 500 zdjęć. Nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, ale nie jest też zły. Jak na tak dużą matrycę tego typu aparat, no to uważam, że przy takiej baterii to jest i tak całkiem dobry wynik. Bateria na pewno są dosyć drogie. Akurat nie sprawdzałem konkretnie ceny tych baterii, ale one są tutaj też trochę zintegrowane z obudową, więc na pewno nie jest to tanie rozwiązanie, kiedy chcemy dokupić jeszcze dodatkową baterię. Jeśli chodzi o budowę, to jest myślę, że tyle, więcej nie ma co tutaj opowiadać. Jest ona po prostu rewelacyjnie wykonana, a z aparatu korzysta się dosyć dobrze. Jednej rzeczy, której mi tutaj zabrakło, to jakiegoś joysticka do wybierania punktów autofokusa, albo chociaż jakiegoś takiego wybieraka wielokierunkowego, bo w zasadzie autofokus można tu zmieniać na dwa sposoby. Jeden to jest po prostu dotykowo palcem po ekranie. Działa to dosyć szybko, responsywnie, ale no ja nie lubię tego rozwiązania. Ja wolę zawsze to robić przyciskami albo joystickiem, nie lubię po prostu jeździć po ekranie, kiedy mam aparat przy oku. A drugi sposób jest jeszcze mniej wygodny, bo możemy zmieniać punkt autofokusa kręcąc tymi pokrętłami i wtedy zmieniam punkt w poziomie i pionie. Trzeba to dodatkowo włączyć w menu, ale to jest w ogóle niewygodne i dosyć wolne, więc w zasadzie tak w normalnym użytkowaniu tylko musimy robić to dotykowo, więc to jest ta rzecz w tym aparacie, której najbardziej mi brakuje, jakiegoś po prostu wygodniejszego sposobu ustawiania punktów autofokusa, a cała reszta no, jest wykonana świetnie i aparat robi po prostu bardzo dobre wrażenie. Przechodzimy teraz do użytkowania. Jeśli chodzi o wnętrze aparatu, znajdziemy tutaj średnioformatową matrycę o rozdzielczości aż 100 megapikseli. No jest to kosmiczny wynik. Jest to taka sama matryca jak w jednym z modeli Fuji serii GFX. Natomiast no tutaj mam oczywiście inne oprogramowanie, inny procesor, więc te zdjęcia mogą wyglądać inaczej niż z aparatów Fuji. Myślę, że ten aparat sprawdzi się przede wszystkim w fotografii produktowej, w fotografii reklamowej. Nie jest to na pewno aparat do jakichś reportaży, sportu, fotografii dzikiej przyrody. To jest aparat po prostu do robienia zdjęć statycznych o ogromnej rozdzielczości, ogromnej szczegółowości obrazu. I ja właśnie w taki sposób go przetestowałem. Zabrałem go na zlecenie komercyjne, na targi w Poznaniu, gdzie fotografowałem domki z drewna oraz samochody. No i zaraz przejdziemy sobie do Lightrooma. Tam pokażę Wam zdjęcia z tej sesji, no i zobaczymy jak wygląda jakość obrazu z takiego aparatu. Ale zanim przejdziemy do Lightrooma, jeszcze kilka informacji o samym zapisie zdjęć. Mamy tutaj do wyboru dwa formaty, standardowy JPEG oraz RAW, który może być zapisywany w 14 oraz w 16 bitach. Nie mam tutaj oczywiście żadnego trybu wideo, o czym mówiłem już wcześniej. Więc przechodzimy sobie teraz do Lightrooma i pokażę Wam zdjęcia, które nim wykonałem. Jesteśmy już w Lightroomie, tutaj pokażę Wam kilka surowych plików z Hasselblada, żebyście mogli zobaczyć na przykład na takich dużych powiększeniach, jak wygląda ten obraz. A na końcu materiału wrzucę Wam gotowe, obrobione zdjęcia. To są zdjęcia takie typowo produktowo, powiedzmy reklamowe, mimo że tutaj produkt jest naprawdę duży, bo mamy tutaj właśnie altany zrobione z drewna. No i zobaczycie, jak w takiej fotografii sprawdza się ten sprzęt, bo myślę, że właśnie do takich zdjęć są w dużej mierze dedykowane.
Na pierwszym zdjęciu, na początek możemy sobie zobaczyć, jak wygląda po prostu ilość detali w takim obrazie na maksymalnym powiększeniu. Mamy tutaj najniższe ISO, czyli 64, 21 mm, to jest obiektyw szerokokątny i przysłona mocno przygnięta 11. No i powiększymy sobie obraz, widać, że tutaj ilość tych detali jest ogromna po prostu po całym tym sztucznym mchu tutaj, po tym neonie altanka.com. Widać, że no, tych szczegółów na tym ogromnym powiększeniu jest mnóstwo. No, to jest niesamowite, jak ten obraz wygląda na tak dużym powiększeniu. Więc jeśli chcielibyśmy robić jakieś ogromne wydruki, to tutaj no, jak najbardziej do tego ten aparat się nadaje. A druga rzecz, która tutaj szczególnie przydaje mi się przy takich zdjęciach, to ogromna rozpiętość tonalna tej matrycy. Tutaj w zasadzie nie musiałem wykonywać HDR-ów. Normalnie przy takich zdjęciach robiłbym HDR-y, a tutaj wystarczy, że przeciągnę w jedną stronę suwak od podświetleń, w drugą stronę od cieni i w zasadzie HDR robi mi się z jednego zdjęcia, jeszcze mogę tutaj trochę podciągnąć ekspozycję i w zasadzie mam efekt taki sam, jaki bym osiągnął wykonując normalnie HDR-y. Jeśli jeszcze trochę dodam kontrastu, to w zasadzie zdjęcie już wygląda praktycznie jak gotowe i robi dobre wrażenie. I przy tak niskiej czułości, kiedy robimy zdjęcia ze statywu, no to w zasadzie nie niesie to ze sobą żadnych konsekwencji, jeśli chodzi o spadek jakości obrazu, bo jak teraz ja powiększę sobie ten obraz gdzieś w tych miejscach, gdzie były wyciągane te detale z cieni czy ze świateł, to ten obraz dalej jest rewelacyjnej jakości nawet na maksymalnym powiększeniu, więc tutaj no ja nie czułem potrzeby wykonywania HDR-ów i przyspieszyło mi to mocno pracę, więc jest to na pewno zaleta w przypadku takiego aparatu. Na kolejnym zdjęciu chciałem zwrócić uwagę na to, jak ważna jest korekta obiektywów w Lightroomie albo w jakimś innym programie w przypadku Hasselblada, bo przy tak dużej matrycy mocno wychodzą wady obiektywu, takie jak winietowanie czy dystorsja. I tak jest też w tym przypadku. Tutaj widać mocną dystorsję, jest też bardzo duże winietowanie. Na szczęście Lightroom ma wgrane korekty do tego obiektywu. Kiedy je uruchomią, to widzicie, jak bardzo mocno ten obraz się zmienia. Winietowanie jest ogromne, dystorsja też jest mocno zauważalna, więc tutaj ważne, żeby tą korektę po prostu uruchamiać. Kiedy już tą korektę uruchomimy i powiększymy obraz, to wszystko tutaj wygląda jak należy. Ten obiektyw akurat nie ma jakichś tam bardzo dużych zniekształceń, więc po takiej korekcie dalej te pliki są jak najbardziej używalne i wygląda to po prostu dobrze. Teraz przejdźmy do zdjęcia z wnętrza tego domku. Tutaj również zobaczycie, jak łatwo się takie zdjęcia obrabia bez robienia HDR-ów. Wystarczy, że ściągnę tutaj trochę światła, wyciągnę trochę z cieni. Akurat ja jeszcze to zdjęcie trochę nie doświetliłem, ale kiedy je wyciągnę nawet o to 1 EV, to ono dalej wygląda rewelacyjnie. Dodam sobie trochę kontrastu i w zasadzie zdjęcie jest gotowe. No i zobaczcie teraz, jak to wygląda na tym maksymalnym powiększeniu. Tutaj robi wrażenie ta struktura tego koca, że to tak wszystko wyraźnie widać na tak dużym powiększeniu. Czy tutaj, kiedy mamy tą miskę na owoce, też te najdrobniejsze detale, najdrobniejsze szczegóły tutaj widać rewelacyjnie. No to jest po prostu aparat, który w takiej fotografii sprawdza się świetnie. Oczywiście jeśli oglądamy te zdjęcia na monitorze małego komputera, czy nawet na jakimś większym monitorze, to nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia, dopóki nie zaczniemy tych zdjęć powiększać, bo dopiero wtedy widzimy tak naprawdę, co ta matryca potrafi. Oczywiście to się przekłada na ogromne możliwości, jeśli byśmy chcieli robić jakieś bardzo duże wydruki. Jest jeden problem przy takiej matrycy, łatwo ją pobrudzić. Ten aparat, z tego co wiem, nie ma czyszczenia matrycy, więc trzeba to robić samemu, bo widzicie tutaj mnóstwo widać małych po prostu zabrudzeń na matrycy i ja musiałem się później trochę z tymi zdjęciami namęczyć, żeby te zabrudzenia pousuwać, szczególnie, że przy mocno przypniętej przysłonie, a właśnie takiej przysłony używałem przy tych zdjęciach wnętrz czy domków z zewnątrz, no to te brudy na matrycy jeszcze bardziej są widoczne. Tutaj na tych zdjęciach mieliśmy wszędzie niską czułość, bo robiłem zdjęcia ze statywu, ale teraz zobaczmy sobie zdjęcia na wyższej czułości. Na początek jeszcze jedno zdjęcie z wnętrza tego domku, tu już mamy ISO 1600, czyli wyższe, też bardziej otwartą przysłonę, przysłona 3,5, to jest akurat obiektyw 38 mm. No widać też tutaj, że mamy już całkiem ładną głębię ostrości, nawet przy takiej przysłonie 3,5 ta lampka z przodu jest ładnie tutaj rozmyta. No i na tym ISO 1600 no nie widać praktycznie żadnych śladów szumu, nawet na maksymalnym powiększeniu. Oczywiście szum bardziej jest widoczny, kiedy mamy no jakieś ciemne elementy na zdjęciu, zaraz przejdziemy sobie do takiego zdjęcia. Natomiast tutaj, czy w tych elementach, które są rozmyte, czy w tych elementach ostrych, tego szumu w ogóle na ISO 1600 nie widać, więc do tej czułości to w ogóle bym się nawet nie zastanawiał, zwiększając ISO, ale jak zaraz zobaczycie, nawet na wyższych czułościach wygląda to rewelacyjnie. Tu oczywiście również widać gigantyczną winietę na tym zdjęciu, też tutaj należałoby tą korektę włączyć i w tej chwili wygląda to zupełnie
inaczej. Na kolejnym zdjęciu zobaczymy jeszcze trudniejsze warunki dla aparatu, bo mam więcej detali w cieniach. Jeszcze wyższą czułość, bo tu jest ISO 6400, obiektyw 55 mm na przysłonie 2,5. I przy takiej czułości, no już nawet w aparatach pełnoklatkowych ten szum jest wyraźnie widoczny przy powiększeniu. A tutaj, kiedy ja powiększę to zdjęcie, no nadal ten szum jest praktycznie niewidoczny. Gdzieś jak się bardzo mocno będziemy przyglądać tu w cieniach, to jakieś takie bardzo drobne ziarno się pojawia. Ale to jest już naprawdę szukanie dziury w całym, bo dla mnie ten obraz no dalej jest rewelacyjnej jakości. Więc no ja chyba nie widziałem do tej pory aparatu, który na takiej czułości dawałby tak gładki obraz. No wygląda to po prostu świetnie. Tutaj widać, że no najdrobniejsze nawet zabrudzenie na tych amortyzatorach w samochodzie widać. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądać, kiedy sobie wyciągniemy tutaj cienie bardzo mocno. No i nawet trochę podniesiemy sobie, powiedzmy, ekspozycję o 1V. I widać, ile rzeczy jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć z tych cieni, ile informacji. Więc myślę, że pod względem pracy na wysokich czułościach ten aparat wypada naprawdę rewelacyjnie. Teraz jeszcze zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja z rozmyciem tła. Jest ono naprawdę duże, no można się spodziewać tego przy takiej matrycy. Już na przesłonie 2,5 przy obiektywie 55 mm tło jest bardzo ładnie rozmyte. I to rozmycie jest takie gładziutkie, takie przyjemne dla oka. Naprawdę robi trochę inne wrażenie niż z aparatów o mniejszych matrycach. Widać tutaj po tych samochodach, że te zdjęcia robią po prostu trochę inne wrażenie, mają trochę inną plastykę. No i daje to po prostu bardzo fajny efekt właśnie przy takiej fotografii detali, jak chociażby tutaj, kiedy robiłem zdjęcia tego Mercedesa. No nawet kiedy powiększymy sobie to zdjęcie do stukrotnego powiększenia, jesteśmy w stanie tutaj wyczytać najdrobniejsze cyfry czy litery na tych kloszach lamp, więc teraz widać, jak ogromna jest to rozdzielczość. Czasami ta płytka głębia ostrości jest zaletą, jak w tym przypadku, ale czasami potrafi być utrudnieniem. Kiedy tutaj na przykład robiłem zdjęcia we wnętrzu, chciałem się skupić na tym przełączniku do zmiany temperatury w aucie. No i tutaj mam również przesłonę 2,5, również obiektyw 55 mm. No ale widzicie, że przy takich parametrach już ta głębia robi się zbyt płytka i już tylko fragment tego pokrętła jest ostry. W zasadzie powinienem tutaj trochę bardziej przymknąć tą przesłonę, no ale wtedy już mamy mniej światła. No i trzeba po prostu uważać w takim aparacie, szczególnie kiedy robimy jakieś detale, kiedy robimy bardziej zdjęcia z bliska, że czasem ta głębia ostrości może być aż zbyt płytka. No ale jak widzicie, ten efekt takiej plastyki trójwymiarowości jest naprawdę ładny dla oka, bo już ta gałka zmiany biegów, która była tutaj niewiele bliżej od tego przycisku, jest już praktycznie całkowicie rozmyta, więc naprawdę mamy taki fajny efekt takiej już fotografii, powiedzmy, reklamowej, produktowej, uzyskany bez większego wysiłku. Na koniec może już ostatnie zdjęcie, tym razem tego Mercedesa w całości. Pokażę Wam, jak szybko można takie zdjęcie wyciągnąć, jeśli chodzi o jakieś detale ze świateł i z cieni. Ja to zdjęcie sobie wyprostuję, zrobię to na szybko, na oko. I teraz wyciągnę trochę ekspozycję, trochę przygaszę światła i mocno wyciągnę cienie, bo tutaj w zasadzie dużo detali traciliśmy w okolicy tutaj kół. No i jeszcze bardziej nawet podciągnę tą ekspozycję. Dodam trochę kontrastu, trochę skoryguję balans bieli, który tutaj na pewno nie był poprawnie ustawiony. Trochę dodam tekstury, przejrzystości, jakichś takich rzeczy, które wyciągają nam detale i widzicie, że dosłownie, nie wiem, pewnie 30 sekund mam zdjęcie w zasadzie obrobione i wygląda ono już naprawdę dobrze. To jest efekt przed i po. I widać, ile detali tutaj mogłem odzyskać w okolicy kół, gdzieś tutaj pod samochodem, nie robiąc tak naprawdę HDR-ów. I teraz, pomimo że to zdjęcie było naprawdę no, mocno ciągnięte, bo cienie są na plus 100, jest ponad 1V ekspozycji dodane, jakieś tam rzeczy, które podwyższają kontrast, więc można by było się spodziewać, że tutaj już się pojawi jakieś zakłócenie, jakiś szum gdzieś w tych partiach, które były wyciągane, ale tak nie jest. Kiedy ja to zdjęcie powiększę nawet do 100%, to tutaj nie widać najdrobniejszych jakichś problemów, najdrobniejszych spadków jakości, jakiegoś szumu czy innych takich rzeczy. Detali jest mnóstwo, widać bardzo dużo szczegółów właśnie w tych elementach, które gdzieś tam były wyciągane. Widać tutaj nawet najdrobniejsze krople na tym błotniku i zdjęcie jest po prostu genialnej jakości, więc można naprawdę mocno obrabiać te zdjęcia, co często przy fotografii takiej komercyjnej się no, dosyć mocno te zdjęcia obrabia. I dalej zostaje nam po prostu świetnej jakości obraz, więc no, dla mnie po prostu jakość tej matrycy jest genialna. Ogromne wrażenie robi to powiększanie zdjęć, kiedy widzimy te 100 megapikseli, widzimy, jak dużo detali widać na tych zdjęciach przy powiększeniu.
No i myślę, że do jakości obrazu w tym aparacie nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Jedyne co, to trzeba uważać na obiektywy, żeby je korygować, bo potrafią one mieć dużą winietę i również dystorcję. Jeśli chodzi o obsługę aparatu taką podczas pracy, jest ona wygodna. Aparat pracuje dosyć szybko, jeśli chodzi o jakieś przerzucanie się po zakładkach w menu, zmienianie ustawień czy samo wykonywanie zdjęć. Natomiast uruchamia się dosyć dłuższą chwilę. Menu ma dwie formy. Albo mamy takie menu podręczne, jakie widzicie teraz. Ono ma duże ikony, możemy zmieniać konkretne parametry dotykowo i tutaj zmienimy najważniejsze rzeczy podczas fotografowania i w zasadzie nie musimy wchodzić do tego menu głównego. A kiedy klikniemy drugi raz ten przycisk, to mamy wtedy menu główne. Jak widzicie, tutaj są takie kafelki, również bardzo wszystko jest czytelne, te ikony są bardzo duże i szybko można wszystko tutaj poustawiać. No i też tych ustawień jest naprawdę bardzo mało. To jest aparat, przy którym naprawdę skupicie się na zdjęciach, bo jeśli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje, to naprawdę nie ma ich tutaj zbyt wiele. To, o czym na pewno warto wspomnieć w przypadku tego aparatu, co jest dosyć wyjątkowe, to praca z błyskiem, bo tutaj aparat nie ma migawki mechanicznej, mamy tylko migawkę elektroniczną, natomiast mamy migawkę centralną w obiektywach. Dzięki czemu możemy synchronizować błysk z dowolnym czasem. Najkrótszy czas w większości obiektywów to jest 1/2000 sekundy i możemy wtedy normalnie fotografować z każdym czasem, oczywiście nie przekraczającym tej 1/2000 sekundy, chociaż to zależy też od obiektywu, niektóre obiektywy mogą mieć inny ten najkrótszy czas. Jeśli chodzi o migawkę elektroniczną, to tutaj mamy najkrótszy czas 1/6000 sekundy, natomiast ten tryb jest dosyć ograniczony, dlatego że mam tutaj ogromny rolling shutter, jest to duża matryca z dużą rozdzielczością, więc ten odczyt jest naprawdę wolny. No i w zasadzie podczas jakichś zdjęć, chociaż trochę bardziej dynamicznych, będzie to bardzo upierdliwe. Raczej możemy wykorzystywać faktycznie takich bardzo statycznych ujęć jakichś produktowych, ale kiedy już mamy modelkę w studiu, która się gdzieś tam rusza, to raczej bym korzystał z tej migawki centralnej w obiektywach. Więc tutaj ta migawka jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem, właśnie szczególnie dla osób, które fotografują komercyjnie z błyskiem i wtedy nie muszą stosować jakichś specjalnych lamp z tym krótkim czasem synchronizacji, tylko mamy ten dowolny czas przy korzystaniu z tych obiektywów i migawki centralnej. Jeśli chodzi o jakieś zdjęcia bardziej dynamiczne, to tak jak mówiłem, aparat nie jest kompletnie do tego stworzony. Mamy tutaj jakiś tryb seryjny, ale on ma około 3 klatki na sekundę, więc no w zasadzie jest to bardzo wolny wynik i no zupełnie to nie jest aparat do tego typu zdjęć, więc nie będziemy się tutaj w to mocniej wgłębiać. Aparat też, tak jak mówiłem, nie ma żadnego trybu filmowego. Myślę, że to dobrze, bo gdyby nawet ten tryb tutaj był, to pewnie te filmy i tak byłyby słabej jakości. Przy takiej matrycy, tak upakowanej, ciężko by było tu zrobić jakiś sensowny tryb filmowy. Więc wolę, żeby go w ogóle nie było, niż jak miałby on tutaj być zrobiony po prostu na siłę. Teraz przejdziemy do autofokusa i w zasadzie autofokusie jedyną dobrą rzecz, jaką można powiedzieć, to to, że on tutaj jest. I tutaj należałoby w zasadzie skończyć mówienie o autofokusie. Co prawda mam tutaj detekcję fazy, 294 pola na matrycy, więc wydawałoby się, że ten autofokus będzie działał dobrze. No ale tak nie jest. Autofokus jest wolny i do tego jest dosyć niecelny, więc często zdarzy się tak, że aparat nam potwierdzi ostrość, a finalnie jest ona ustawiona w innym punkcie. Do tego nie mam w ogóle możliwości wyboru kilku punktów, jakiś stref autofokusa. Mamy tylko jeden punkt pojedynczy, może być on ewentualnie trochę mniejszy albo trochę większy i tyle. Więc ten autofokus jest tutaj bardzo ograniczony. Do tego, co mnie dziwi, nie ma tu żadnego wykrywania twarzy, ani tym bardziej wykrywania oka, co jest niezrozumiałe, bo taki aparat może być często wykorzystywany w jakiejś fotografii modowej, portretowej w studiu i to wykrywanie twarzy naprawdę by się przydało, szczególnie właśnie przy tym braku joysticka do autofokusa, to by nam rozwiązało problem przy takich zdjęciach, a tutaj tego nie ma, więc autofokus jest bardzo ograniczony. Szybciej, co prawda, działa on z tymi nowymi obiektywami, o których wam zaraz powiem więcej. To są obiektywy XCD, ale z serii V i tam autofokus działa sprawniej. Natomiast przy tych starszych obiektywach działa on dosyć wolno. Oczywiście to nie jest tak, że on jest zupełnie nieużywalny. Przy jakiejś fotografii takiej produktowej, statycznej, tak jak ja pracowałem z tym aparatem, to dało się z niego korzystać, nie był to jakiś duży problem, ale kiedybyśmy chcieli robić z tym aparatem trochę bardziej dynamiczne zdjęcia, to w zasadzie ten autofokus jest do niczego, więc z tego musicie sobie zdawać sprawę, że niestety autofokus jest największą bolączką tego aparatu. O ile autofokus zrobił na mnie słabe wrażenie, to rzecz, która robi świetne wrażenie w tym aparacie, to stabilizacja obrazu. Mamy tutaj stabilizację na matrycy i działa ona po prostu rewelacyjnie. Spodziewałem się, że ona będzie tylko takim dodatkiem i tam może delikatnie będzie pomagać, ale działa ona naprawdę świetnie i z tym aparatem jesteśmy w stanie zrobić ostre zdjęcia nawet z czasem 1 sekunda z ręki, co przy takiej rozdzielczości jest genialnym wynikiem, bo im większa rozdzielczość matrycy, tym trudniej ostre zdjęcia, łatwiej po prostu je poruszyć, więc to jest świetny wynik.
wynik. No i bardzo dobrze ta stabilizacja się tutaj znalazła. Oczywiście przy jakiejś fotografii produktowej ze statywu nie będzie ona potrzebna, ale kiedy chcielibyśmy na przykład robić nim krajobrazy i mieć świetną, wielką rozdzielczość, to no ja chętnie bym takie zdjęcia porobił i ta stabilizacja na pewno by mi w tym pomogła, więc to jest ogromny plus i taka dosyć wyjątkowa funkcja jak na tego typu aparat. Producent podaje, że jej skuteczność jest około 7 f. Ja tutaj nie robiłem jakichś szczegółowych pomiarów, ale tak jak mówię, jedna sekunda jest do utrzymania z ręki bez większych problemów. Teraz krótko powiem Wam o funkcjach dodatkowych, krótko, bo ich jest tutaj bardzo niewiele. Mamy w zasadzie bracketing ekspozycji, który możemy wykorzystać przy jakimś składaniu HDR-ów oraz mamy fotografowanie z interwałem, ale nie są składane z tego żadne timelapsy, tylko mamy po prostu zwykły tryb interwałowy i ewentualnie sami możemy sobie coś z tego później złożyć. Mamy też tutaj w tym aparacie Wi-Fi. Jest do aparatu dedykowana specjalna aplikacja. Ja sobie tą aplikację pobrałem, chwilę się nią pobawiłem i faktycznie jest ona bardzo dopracowana. Łączenie z aparatem trwa dosłownie moment. Możemy tutaj oczywiście standardowo pobierać zdjęcia, możemy je edytować, oznaczać oraz możemy sterować aparatem bezprzewodowo. Mamy też podgląd live view tutaj na ekranie. Ja akurat w tej chwili tego podglądu nie mam, bo musiałbym zaktualizować oprogramowanie w tym aparacie, a mam go po prostu od znajomego i nie będę aktualizował oprogramowania, bo nie wiem, czy on sobie tego życzy. Jeśli będzie najnowsza wgrana aktualizacja, to jak najbardziej ten podgląd na żywo też tutaj działa. I muszę przyznać, że jest to jedna z chyba najlepiej działających aplikacji do aparatów, z jakich miałem okazję korzystać, bo naprawdę działa tu wszystko momentalnie, szybko, bezproblemowo, więc za tą aplikację na pewno plus dla tego aparatu. Oczywiście wspiera on też tethering po USB-C, więc można go połączyć do komputera i pracować po prostu bezpośrednio z naszego laptopa. Więc jeśli chodzi o funkcje dodatkowe, to jest tyle. Teraz przejdziemy do omówienia sobie krótkiego obiektywów. Na koniec kilka słów o obiektywach, z którymi pracowałem. Głównie skupię się tutaj na tej nowej serii oznaczonej literką V. Obiektywów w systemie ogólnie jest kilkanaście. Ja miałem do dyspozycji 4 obiektywy: 38, 55, 21 oraz 130. Natomiast no nie będę tych wszystkich obiektywów tutaj recenzował, bo mam ten sprzęt na dosyć krótko, no i trzeba było tak naprawdę o każdym z tych obiektywów zrobić osobny film i nie starczy mi na to czasu, ale powiem Wam kilka słów szczególnie o tej nowej serii, bo myślę, że ona jest warta tutaj uwagi. W skład tej nowej serii wchodzą w tej chwili 3 obiektywy: 38, 55 mm i 90 mm. Ja miałem okazję korzystać z tych dwóch pierwszych obiektywów, czyli 38 i 55 mm. I są to obiektywy przede wszystkim bardziej kompaktowe i lepiej, ciekawiej wykonane, bo wcześniejsze obiektywy od Hasselblada wyglądały w taki sposób, były one mega minimalistyczne, w zasadzie mieliśmy tutaj tylko jedno pokrętło do zmiany ostrości pokryte gumą, żadnej skali odległości, nic i tyle. Bardzo prosta obudowa, oczywiście metalowa, wykonana solidnie, ale bez jakichś po prostu fajerwerków, i były te też obiektywy w większości dosyć duże. Natomiast ta nowa seria jest bardziej kompaktowa, więc fajnie się z aparatem po prostu pracuje i mamy bardzo ciekawy przełącznik autofocus, manual focus na obudowie, tak samo jak jest to w obiektywach na przykład Olympusa. Jest to mega wygodne, szybko można sobie zmienić tryby. No i mam tutaj też właśnie wygrawerowaną skalę odległości, wygrawerowaną też skalę przysłon jak w starych analogowych obiektywach i mamy też dodatkowy pierścień funkcyjny, gdzie możemy przypisać jakiś często używany przez nas parametr. Ja na przykład miałem tutaj przypisaną zmianę przysłony i fajnie mi się to sprawdzało, więc te nowe obiektywy jak najbardziej są na plus. Mam tutaj też uszczelnienia, przynajmniej przy bagnecie widzę, że jest tutaj uszczelka. Są też rewelacyjnie wykonane, bardzo szczegółowo. Mam tutaj nawet wygrawerowane logo Hasselblada na tych pierścieniach. Co ciekawe, dekielki są metalowe i nie tylko ten przedni, który też ma taki dosyć ciekawy system zakładania i ściągania, ale nawet tylny dekielek jest metalowy, co chyba widzę pierwszy raz w jakimkolwiek obiektywie. Zazwyczaj są one wykonane po prostu z tworzywa sztucznego, więc tutaj sama jakość wykonania tych obiektywów jest rewelacyjna, no i po prostu pasują one do świetnie wykonanego aparatu. Na pewno autofokus w tych obiektywach działa lepiej. Tak jak mówiłem, ogólnie nie ma tutaj fajerwerków z autofokusem, ale w tych obiektywach autofokus działa zdecydowanie sprawniej, więc ta seria obiektywów jest jak najbardziej na plus i myślę, że jeśli myślicie o takim aparacie, to warto w te obiektywy z tej nowej serii XCD-V zainwestować. Więc o obiektywach myślę, że tyle. Jak tak mówię, bardzo krótko, nie będę się tutaj wgłębiał bardziej w temat obiektywów, bo wymagałyby one osobnego filmu. Teraz przechodzimy już do podsumowania. Podsumowanie zacznę od ceny, bo tak jak powiedziałem Wam we wstępie, jest to najdroższa praca, jaką miałem okazję do tej pory korzystać, bo kosztuje 42 tysiące złotych za body. No jest to, nie ma co ukrywać, bardzo dużo, a do tego jeszcze dochodzi koszt obiektywów, które też nie są tanie, bo większość obiektywów kosztuje w okolicy 20 tysięcy złotych, więc taki zestaw, jak ja mam tutaj do dyspozycji teraz, czyli 4 obiektywy plus ten korpus, to jest około 120 tysięcy złotych, więc no to jest po prostu bardzo drogi sprzęt, bez żadnych wątpliwości.
Teraz przejdziemy do wymienienia zalet i wad. Przede wszystkim ogromną zaletą tego aparatu jest rewelacyjna jakość zdjęć, ich rozdzielczość, szczegółowość i głównie myślę, że dlatego taki aparat wybieramy, dla tej po prostu jakości zdjęć. Na pewno trzeba go pochwalić oczywiście za rewelacyjną jakość wykonania, za stosunkowo małe gabaryty jak na tego typu aparat. Trzeba też pochwalić tą stabilizację obrazu, która mnie tutaj zaskoczyła i jest naprawdę wydajna, oraz na pewno dużą zaletą jest ta dowolna synchronizacja z błyskiem dzięki migawce centralnej. To są, myślę, największe zalety tego modelu. A jeśli chodzi o wady, to bardzo przeciętny autofokus, bardzo ograniczony tryb seryjny, wysoka cena oczywiście, no i ogólnie przez ten autofokus i te wolne zdjęcia seryjne, no dosyć wąskie zastosowanie tego aparatu. Nie ma co ukrywać, że tutaj kupujemy bardzo drogi sprzęt, który sprawdzi się w dosyć wąskim zastosowaniu, więc jeśli ktoś robi zdjęcia jakieś komercyjne, produktowe, modowe, reklamowe, tego typu rzeczy, to jak najbardziej taki aparat wtedy ma sens. Natomiast jeśli ktoś robi zdjęcia jakieś bardziej dynamiczne w ruchu, no to oczywiście nie ma sensu wybierać takiego aparatu w cenie tego modelu z obiektywami. Można kupić dużo bardziej uniwersalne korpusy pełnoklatkowe, które będą filmować, będą przepakowane jakimiś nowoczesnymi funkcjami i do tego jeszcze spokojnie w tej cenie zmieścimy się z jakimiś obiektywami, więc to jest to aparat bardzo mało uniwersalny, ale za to w tej dziedzinie, do której jest dedykowany, sprawdza się rewelacyjnie, więc ja myślę, że dobrze, że takie aparaty dalej powstają, że jest to coś ciekawego, bardzo taki, powiedzmy, egzotyczny sprzęt, sprzęt też premium, nie ma co ukrywać. No i mi się go testowało z przyjemnością, bo jest to po prostu coś innego. Więc myślę, że warto było dla Was zrobić ten materiał, nawet jeśli no, niekoniecznie będziecie zainteresowani kupnem tego aparatu, to myślę, że warto było zobaczyć, jak taki aparat pracuje i czego można się po nim spodziewać. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał, sprawdźcie inne nasze filmy i widzimy się długo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!